Cześć, witajcie, z tej strony Puszka, a to kolejny odcinek serii Gothic. Co jest? Co się z nim dzieje? Co się z nim stało? Czy to jest zbugowane miejsce? Dobra, nieważne. O. Jeszcze jeden zombie. Gin. Dobra, chodź tu. No, dobra. Dobra, wstępujemy się do Stardusta. Wdepamy się. Powiedziałem. Zobaczmy, czy ma coś nam ciekawego do powiedzenia. A jak nie, to lecimy do starego obozu. Bo tam trzeba parę rzeczy załatwić. Co jeszcze? Nic już więcej. Zobaczcie. Teraz pójdziemy do ich pogonu. Coś możemy zrobić. Niby tak, ale... Jak widzę, znalazłeś zbroję runiczną wykonaną z Jednak? magicznej rudy. A, z magicznej rudy, mówię. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uliziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Dobra. Zapytajmy się o formułę. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe. Connection lost. O, tu nie są. Dlaczego nie? Dobra, jest na Będziesz tej musiał dotknąć mieczem minę źródła dalej na mocy nim. magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag No musi właśnie, mam odpowiedzieć jakiś problem formułę. teraz na tym, dlatego... Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. W sumie jedną Weź wreszcie, formułę myślę. i przywróć Uliziel do Myślę, jego że mam dawnej być, ale... świetności. Nie, nie, Będzie ci wkrótce to nie potrzebna. zagrać. Dobra. Co powinniśmy zrobić? Chyba najpierw się zetniemy jednak do... Który to jest teleport? To nie to, to nie to, to nie to. Dobra. Zepamy się do magu wody. Co zrobimy, to sobie ten miecz zrobimy. Witaj, przyjacielu. Cześć, Milten. Wiele się wydarzyło od nas. Chętnie bym ci wszystko opowiedział. Potrzebuję... Co się stało? Chodźmy w jakiś... Dobrze. No, dobrze. Opowiedz mu, co się stało. A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie? To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa, nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń! Nazywa się Uriziel. Dobra. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Connection lost. Myślisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale za tu raz jego magowie nie puszczą nam tego płazem. No, musimy zaryzykować. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać. Dobrze, po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. No, no i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. A no, darzy, Spotkamy darzy. Się przy kopcu rudy. Tylko nikomu ani słowa. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. To zanim dojdzie do tego chłopca, trochę minie. Jaj, teraz. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Ło! Adam Małysz. Dobra. Lecimy jeszcze przed tym okresem. Nie będziemy musieli na niego czekać. Taką małą nadzieję mam. Nie no, żeby iść. Trzeba poczekać na niego. Się nie ruszy.
ciekawe, jak daleko jest. O Boże. O matko. Jeszcze go tutaj nie widać. No to sobie za nim chwilę poczekamy. Coś mogę zrobić? Chyba nic. No sobie chwilę poczekamy, no. Grom, nie mogę wyjść. Szkoda. Szczerze to może będę nie wczoraj. No dobra, walczę. Nie mam tych mieczy. O, trzy miecze. To dlaczego? A to musiałbym taki razem mniej zabrać. No bo było fajnie. Co ja ciągle z tym mieczem? Co wejdę do ekipy? Tylko ten miecz. No. Ale jak się zbugowało mi kiedyś, no i teraz wolę być już ostrożny. Dobra, no się nie, nie zbugowało się, albo się może nawet zbugowało. Nie wiem, najprawdopodobniej nie znalazłem. To się, najprawdopodobniej nie znalazłem jednego szamana. Ale w tym momencie boję się, że mi się zbugują. Dobra, idzie. Dobra. Connection lost. O Boże, ten też. Masz miecz i zaklęcie? Proszę, jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Dobra. Kastenka to zostaje. Widzę, że ładnie się nagrywa. Wszystko. Chyba udźwięk się nie nagrywa. Oj, chodzi. Bardzo ci mi się nagrywa. O, szczerze, nie wytrycam. Co? O, dobra. Cześć, co wytrycam? Ale się zdenerwował. Mogę mu jeszcze powołać. O, rozdział 6 już. No to całkiem lecimy. Gotowe! Niesamowite. Ten szary kryształ. To się chyba nigdy nie skończy, co mówisz przy obcy. To był szary? Możliwe. Ładny ten widzę. To dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd. Natychmiast. A co z tobą? Takie rzeczy się o mnie się nie martw. Dobra. Dużo zwiększył się damage. Pięknie. Dobra. Ale zanim pójdziemy, bo teraz powinniśmy już iść najprawdopodobniej do tej świątyni świętego. Ale to zanim tam pójdziemy, to jeszcze chwilę. Do magu ognia. Teleportuj mi się do starego obozu. Hej ty! Co tu robisz? Uciekaj, albo wezwę straż. Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu. Ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie już nie straż, potrzebujemy. Tutaj. Gdzie jest Stone? Za kratkami. Nie masz tu czego szukać. Ale ciebie czeka miły, przytulny grób. Brać go, chłopcy! Posiekać go! Thank you.
Znaleź go! To wielki błąd! Nie mam czasu, muszę. Jak się tu dostać? Czekaj no. Czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi? Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować. Rozmowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi. Ale zjawianie się tutaj tak osobiście dopilnuje, żebyś już nie... Odłóż tę cholerną broń! Masz szczęście. Znowu ty? Powinienem cię utopić w jeziorze pod... Wtedy nie miałem szans. Teraz karta się odwróciła. Ty gnido. Mam tylko nadzieję, że będziesz trudniejszy. Czego chcesz? Nie wyglądasz... Masz rację. Więc jak się tutaj dostałeś? Dostałem go od niej. Chcesz powiedzieć, że to ty? Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego, ale cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie, co mu się należało. Ale dlaczego mnie uwolniłeś? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógł... Cóż, wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni, to pogadamy. Do zobaczenia. No już! Zejdź mi z... Dobra, czyli co, z tą uwolnioną głowę zabity. Widziałem, że do końca mam też ten rozdział. O, ciebie jeszcze robię.
W czym się tu... Dbam o broń. Sprzedajesz oręż. Też, ale ty... Czyżby? Jeśli mi... Oczywiście, że zapytam. Ale nie teraz. Założę się... Nie wiem, kto cię tu wpuścił. Dobra, że jest. Zdamy się na to. Chwila, on by mi mógł chyba. On? Ja tak bym... Czekaj, że się na mnie. Nie, nie. No. Pójdźmy do... do jakiegoś puszka. O, a ty... Nie możesz w końcu? Do zup. Dobra. Więc ty cokolwiek zrobisz, to ja zdążę się przespać i ty się ogarniesz. Ty miej taką... Ty powinieneś mi zbroję zatem polepszyć. A ja to chcę. Niech ta zbroja będzie jeszcze lepsza. Bo, hey, wake up! A, jesteś. Mam ciebie dług wdzięczności. Wiesz, tak sobie myślę. Nie mam nic cennego, co mógł... Może jakiś pierścień, a... Dlaczego Gomez kazał zamknąć... Ten sukin syn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami ognia. Nie zabił mnie tylko dlatego, że jestem naj... No i wrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy, gdy była dla mnie jakaś... Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Jasne. Wygląda z mieczem. Daj mi ją i zaczekaj. Mi bez żadnego ubrania. Dobra, lepsza niż dobra. Oto twoja wzmocniona zbroja. Dobra. Dzięki. Do zobaczenia. Ona coś się polepszyła? Tak, polepszyła się. Wygląda chyba też jest inna. Powinna się zmienić. Tak, zapisujemy grę. Lecimy do Xtartasa. Aha. Już. Nie było wyjścia. Właśnie to będę wyłutać. No, bo wiesz, tam te quest porobiały mi się. Mi się chce. Będę przedłużony serii. Więc dobra, Starda się. Udało mi się. Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Tak. Dysponujesz teraz nie lada orężem. Super. Czyli co? W tym momencie... Nie mam chyba już innego wyjścia, jak udać się po prostu w tej świątyni. A to więcej jeszcze, co wiem z tym odcinku. No i po drodze będzie akurat. Po drodze będzie. No. Muszę chcę walczyć z tymi bitwami. No. Nie mam z tego, ale będę musiał... Nie zostałem w spokoju już. A może nie. No, też wiemy go tam. Dobra, nie chcę wiedzieć, jak się pan zamy, samą, tylko jedną wyczynę pokonam. Kogo się trochę boi, więc nie, skończymy się teraz. Chyba, że już wybiłem tam praktycznie wszystkich orków i na co wybiec. No to będzie smutne. No chyba to właśnie się stało, nie? O, jest smutno, bardzo. Tam coś jest? Nie. A nie, są jeszcze raz wielko. To pojedyncze jednostki. A idą? Nie, dobra. A, się nie palą, to. A, i to też palą.
Jeszcze tą dwójkę. Wiecie, jak wypadam to ładnie na mnie wchodzi. No mi się, że się skrepowali. No ja się nie powapię. Tak, bardzo. Dobra. Gdzie ja jestem? O. Jeszcze dwóch. O, tu nic nie jest. Ej, seryjnie. Zostaw. Zabił mnie. No kurde. Skubany. Nie wierzę. Zadajemy sobie pytanie, jak do tego doszło? Czy powinno się tak stać? Nie mogła być miłość. Dobra. O, bugowałem się. O, co za kraty? Ale się bugowa. Dobra. No. Sam się bugował. Ubiegałbym. No. Dobra. Padł się. A skąd? Tu mam w ogóle taką broń. No nie wiem. Pewnie nie mogłem go. Teraz pytanie. Tam na razie nie. Raczej trzeba w tą stronę. Prawda? Prawda. Tam jest świątynia. Tak myślałem, że to tak ładnie wyglądało, że tutaj się poli, to będzie świątynia. No ale już mi się nie chciało, tak brzydko wygląda jednak ta świątynia. Czarna łaza. No i tutaj mi się poprawiać nie chciał. Też wygląda jak czarna łaza. Żałos. Trudno. Dobra, czyli znowu... znowu trzeba się przebijać przez tony hordy nieumarłych. Okej, to już są nie dobra. Niech stracę nazwę ich tak już. Czy jestem mój demon tu jeszcze, czy już... Nie raz. Może... Dobra. No to lecimy. Ale co, że nie jest problem, jakby byli pojedynczy. Jeżeli jest masa, to... Jeszcze nie mogę w niego trafić, bo się osuwa. Oli on mi nie biera. I on nic nie biera. Co jest? Chwila. Muszę coś sprawdzić. Aż dobra, to sprawdzę, co? Tu ja mam czym biorę więcej? Ulicę mi się wybudował. Nie wiem. Dobra, to dobra. Powinien być jeszcze więcej, ale... skitu. Chyba, że na tam to będzie dobra. Dobra, chodźmy najpierw na tego. Jest, proszę. Tak, on jest zaatakowany. Dobra. No. Ale ja mam tak, nic nie robię z tym ulicjem. Może w tym też wpadę. Dobra, to jest lepsze. Proszę mi się płakać z tego. No chodź. Bez kiedy ja mam więcej dietki. Może on... Nie ma żadnego demonku do mnie. Od obrażeń. Nie wiem.
Zobaczymy przed tym. Na demona przed tym. Nasze mają demona w dużo biją. Może ten. No magi mają jakąś ochronę na magię. Nie wiem. Ale po co mam się męczyć jak mogę? No właśnie tym. Inną demonę. Dobra, w którą stronę to się szło? W lewo, w prawo, w lewo. Na pewno. Dobra. Już wszystko wiem. Już wszystko mogę zrobić. No nie wszystko. Dobra. A więc kolejnego. To jest na świątyni. No to już swoją drogą nawet fajnie to mieć. Ja mu ile biję w tam do magowie. Naprawdę, no, bez kitu. Ja mówię, ciekawe czy nasz nie zapadł, czy tak zastanawiam. A ja mu nic nie zamęczę, nie biję. Może po prostu nie ma siły. To jest taka osoba. Wiem. O kurde, tyle w statystyce jest, tyle w siły mogłem się spakować. Nie pamiętam, na którym poziomie się powinno skończyć do tutaj, tak? Nie mam 4-9, raczej to jest tego ubija. Dobra, ten cel zjechany. No to się już zasilujmy i lecimy dalej. O, czy to crash? Nie, myślałem. A jakby był crash, to szczerze to mi tak zakończy teraz odcinek, bo już... Już całkiem sporo nagrane. Zobaczymy jeszcze tam. Chwila. Tutaj nic. No tutaj już chyba nic nie będzie, to jeszcze sprawdzę tego nieśmiertelnego. Teraz już śmiertelnego, ale... O! Właściw. Chyba ja tak nie chodzę, bo to jest zbudowane. Dobra. Mniejsza. Pierwszy raz dzieje się tak, że mam tyle niewykorzystany punkt. Spróbujemy z Elizierem. Ciekawe, jak mi będę bił. Czy nie skraszuj może? Nie skraszowałem. Tu chcę jeszcze raz ze mną pogadać? Czy już mogę bić? Nie, nie. Dobra. Da, tego tylko Elizierem. Czemu to taki wybory? No i fajnie. No, mam nadzieję, że teraz już zadziała ten Elizier. Czemu nie wiem? Co to było za czar? Nie śmierć. Ciekawe. Dobra, wchodzimy sobie na górę. Na górze zakończymy odcinek. Apokaliptyczny. Dobra. Tam jest jeszcze. Za chwilę zobaczymy, czy mi jeden większy element. No tutaj nie mam dwóch sprawić jest. No nie wiem. Dobra. Masz szansę. Teraz już jest jeden. Ale przed tym to naprawdę. Ej. Idziemy minusy i wszystkim innym biegiem czy dane rzeczy. Kurde, idziemy. No nie wiem. Nie jeszcze. Najważniejsze, żeby przejść. Nie zabawam. Zapiszmy grę. Nie, otwórzmy kraty. Jedna kapliczka. Druga kapliczka. Trzecia kapliczka. Czwarta kapliczka. I piąta kapliczka. No, ładnie się otworzyło. I mam tutaj coś? Aha, już wiem co mam. Wszystko rozumiem. Kurde, powinienem dialogu. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać.
Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Kor Kalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. No i jak widzimy, Xarda za mną bardzo cenną informację w związku z wyglądem śniącego. Ale co teraz zrobimy? W tym momencie ja zakończę odcinek, bo trwa już wystarczająco długo. Proszę o swoją puszkę. Dalej, cześć.